Pani prezydent, po raz pierwszy pani widziała nowy urząd w Wilanowie? Po raz pierwszy, chociaż wiem, że już buduje się co najmniej od roku, a pomysł był już kilka lat temu, żeby reaktywować te, można powiedzieć, takie szkielety, które tutaj stały i żeby ten ratusz w końcu stanął dla Wilanowa, który w międzyczasie się powiększyła dzielnica o kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców. Jak pierwsze wrażenia? No myślę, że to jest bardzo fajny, nowoczesny budynek, dość wygodny, zarówno dla burmistrza, jak i dla mieszkańców, co najważniejsze, mieszkańcy przede wszystkim. No i oczywiście też dla Rady Dzielnicy, oprócz tego będzie przychodnia. Jest parking ładny, będą interesanci mogli zaparkować. Także myślę, że to jest na miarę XXI wieku i na miarę dzielnicy Wilanów, która się ciągle rozwija. Ten budynek nie będzie wynajmowany. Ten budynek stanie się własnością miasta stołecznego Warszawy. Buduje go w tej chwili Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Ogrodniczych. Po jego wybudowaniu zostanie obniżony kapitał spółki. Budynek stanie się własnością miasta stołecznego Warszawy, czyli paradoksalnie mimo tego, że przeprowadzimy się do większego budynku, to koszty spadną, bo dzisiaj wynajmujemy naszą obecną siedzibę, a tutaj będziemy we własnym budynku. Czy wszystkie prace idą zgodnie z harmonogramem? Wydaje się, że tak. Tutaj też trzeba pamiętać o tym, że liczy się dokładność i każdy szczegół w tym budynku, bo on musi przez wiele, wiele lat służyć mieszkańcom. Mam nadzieję, że późną jesienią będzie naszym mieszkańcom Wilanowa udostępniony.